Dzień dobry, witajcie. Projekt Demko, odcinek drugi. Tak myślę, że łatwiej nam będzie, jak po prostu będziemy to numerować. Więc odcinek drugi i słuchajcie, mam tutaj, nie wiem czy uwierzycie, ale 35-litrowy worek śmieci. To nie jest wszystko, jeszcze na dole. Wy tego nie widzicie, ale słyszycie. Mam poustawione rzeczy, które pojawią się na tym stoliku za chwilę. Za chwilę. Jestem bardzo monotematyczna, jeżeli chodzi o kąpiele, dlatego stwierdziłam, że od tego właśnie zacznę. No i jak widzicie, rituals poza tym w natarciu. Jest tutaj bardzo dużo pianek z Rituals'a, no i kocham każdą z osobna. Nie powiem, że wszystkie zapachy mi się jakoś bardzo sprawdziły, ale kocham dlatego, że po prostu uwielbiam tą formułę. Ten zapach mi do końca nie podszedł, tą piankę zużył głównie Andrzej. Tutaj mamy zapach taki typowo męski, no te zapachy wszystkie trzy, ten pachnie trochę świątecznie, mam wrażenie, bardzo lubię. No i oczywiście Ritual of Ink to jest taka, wydaje mi się, bardzo fajna seria teraz na ten okres letni, dlatego że ona pachnie bardzo świeżo. I mam jeszcze takie cztery miniaturowe produkty, to jest Ritual of Samurai, to jest żel, oczywiście jak to dla faceta, on jest absolutnie do wszystkiego. Jeszcze tutaj taka mini próbeczka, to jest takie cute. No i dwie próbeczki żelu do kąpieli, taki trochę był olejkowaty. Powiem wam, że w sumie dzięki tym próbkom oswoiłam się znowu z zapachem Ayurveda, dlatego że kiedyś go lubiłam, ale chyba za często go używałam i on mi się przejadł i miałam takie już zakodowane w głowie, że nie, ja już tego zapachu nie lubię, a użyłam sobie tych próbek i okazało się, że znowu z tym zapachem się polubiliśmy. To tyle, jeżeli chodzi o Ritualsa. Podstawmy to na bok. No i kolejne rzeczy, słuchajcie, to jest Body Shop, czyli tak naprawdę, o tutaj woda, bo tak wypłukiwałam do końca, czyli tak naprawdę zużywamy rzeczy z kalendarza adwentowego. Tutaj mamy brytyjską różę, to jest żel do kąpieli. Powiem wam, że trochę się bałam tego zapachu, bo bałam się, że on będzie pachniał taką niefajną babcią. Ale wcale taki nie był. To w ogóle dostałam od Julki. I to jest taki sztos. Boże, passion fruit. Marakuja po polsku, tak? No i tutaj taki mini żel o zapachu masełka Shea. To jest ciekawy produkt. Produkt apteczny, słuchajcie. Jeżeli byście mieli jakieś problemy z... no skórne po prostu. Jakieś tam AZS-y, egzemy, no właśnie, i inne łuszczyce. To jest produkt z apteki i na przykład jak szukałam, co takiego mogłabym kupić, bo miał Andrzej problem ze skórą i baliśmy się, czy to jakieś uczulenie, czy coś takiego, to właśnie wszędzie pojawiały mi się polecajki z produktów od La Roche-Posay i ja te produkty też lubię, ale jak poszłam do apteki, to pani powiedziała, że to jest bardzo podobny produkt, a dużo tańszy. Kupiliśmy, sprawdził się, był mega dziwny, bo się nie pienił, prawda Andrzejku? No, ale no i też nie miał takiego zapachu, nie? No w tak. Sensie, ale to ma właśnie być bez czegokolwiek, co by mogło uczulić. Tak. No i co? Przeszło mi, problemy skórne mi przeszły, dokończyłem butelkę, żeby się nie zmarnowała i tyle, no. Tak. Mydło jak mydło. No i ostatnie mydło, oj, powiem wam, strasznie, strasznie się męczyłam z tymi żelami od Apis. Pewnie w poprzednim odcinku, kojarzycie, było ich znacznie więcej. To są produkty, które się nie pienią. Jeżeli takie produkty lubicie, to jakby go for it, bo on przepięknie pachnie. W ogóle cała ta seria. Tam jest jeszcze banan, borówka, wiśnia i coś jeszcze. No mniejsza o to. Są przepiękne zapachy, naprawdę, ale ja mam wrażenie, że ja się nie myję, jak mi się produkt nie pieni. Pewnie dlatego tak kocham te pianki z Ritualsa. Także tyle, jeżeli chodzi o rzeczy do kąpieli. Przejdźmy do kolejnej kategorii. No i mam rozłożoną kolejną wystawkę, tym razem produkty do włosów. Gdyby ktoś z was się zastanawiał, jak długo to wszystko zużywałam, to są to rzeczy, które męczę od 7 miesięcy. I generalnie zastanawiałam się, czy jeszcze trochę nie poczekać z nagraniem tego filmu, bo mam
kolejne rzeczy, które już mi się kończą i to są takie wielkie tuby odżywek do włosów chociażby, ale stwierdziłam, że nie ma sensu tego trzymać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo i z mojego koszyka mi się to wylewało. Więc tak, po tej stronie mam ustawione szampony, dwa szampony z Only Bio. Powiem wam, że te małe szamponiki, które były w kalendarzu adwentowym, zabieram ze sobą na wyjazdy. To jest bardzo wygodna opcja. Nie do końca poręczne jest branie takiej wielkiej butli, no a ponieważ mam problemy z kokami i dopropylbetainą, w zasadzie nie toleruję tego składnika, on mnie uczula, no to zawsze muszę mieć swój szampon, dlatego że gdziebym nie była, to czy w hotelach, czy jak jestem u babci, no wszyscy używają takich zwykłych szamponów dostępnych, wiecie, w Biedronkach czy innych drogeriach, a one zazwyczaj ten składnik mają. Only Bio to jest też marka drogeryjna, a ona akurat tego składnika nie ma i powiem wam, że bardzo fajnie mi się używa zarówno tego zwykłego szamponu, kiedyś miałam go w dużej wersji, no jak i tego właśnie fioletowego. No ja jestem tleniona troszeczkę, także jeżeli chodzi o mój kolor włosów, mam wrażenie, że to mi robi dobrze. Wiadomo, nie można z tym przesadzać. Tak jak ja myję włosy codziennie, no to nie traktuję ich codziennie takim szamponem. Zazwyczaj myję to właśnie na przemian z takim... Tutaj mam akurat szampon z Eco Cosmetics. On ma mieć takie, wiecie, właściwości zabezpieczające w włosy. Ja kupuję te produkty na Allegro. Na Allegro wydaje mi się, że jest po prostu najtaniej. No i fajnie, bo są takie duże butle. Ta ma chyba 500 ml. Tak mi się wydaje, 500 ml. Także całkiem sporo. Powiem wam, że w ogóle mega wygodne jest, jak szampon ma pompeczkę, bo wtedy pompeczka dwie, czasem trzy, w zależności od tego, czy myję włosy codziennie, czy się zapomnę i umyję co drugi dzień. Ale bardzo, bardzo lubię ten produkt. On miał w ogóle w sobie takie... Teraz już nie mam jak wam tego pokazać, ale on miał w sobie takie farfocelki z czymś takim, co miało, Oli dobrze kojarzy przy okazji, tą skórę nawilżać. No ale teraz już nie mam jak wam tego pokazać. To jest produkt, który używa Andrzej, no bo przecież trzeba zapobiegać zamiast leczyć. Tak się mówi? Chyba tak. Szampon DXVA, szampon dla mężczyzn, oczywiście przeciw wypadaniu włosów. Jakbyście się spojrzeli na Andrzejka, to nie jestem pewna, czy to tak dobrze działa. Żartuję, Andrzejku. Nie, ogólnie spoko szampon. Powiem wam, że kiedyś kupiłam Andrzejowi taki ten na siwe włosy. On jest w takiej srebrnej tubie i on w kolorze jest, jakby jak się go wyciska na rączkę, on jest brązowy. No i właśnie on barwi włosy. I Andrzej, który ma bardzo ciemne włosy, po używaniu tego srebrnego szamponu zrobił się trochę jaśniejszy na włosach po prostu. Także tak, zostajemy jednak przy tym czarnym. Andrzej się wychyla za kamerę. Co chciałbyś dodać? Na swoją obronę powiem to, że zanim poznałem ciebie, miałem więcej włosów, czyli to twoja wina. Dobrze. Niech tak będzie. To jest, słuchajcie, odżywka. W ogóle powiem wam, że nie znałam wcześniej tej firmy. Dostałam kiedyś odżywkę i szampon w prezencie od naszej sąsiadki Pauliny. Szampon już zużyłam. Z odżywką szło mi trochę dłużej, dlatego że ja tych odżywek, jakbyście zobaczyli, mam pod prysznicem bardzo dużo. Także no, zużyłam to. Powiem wam, że mega fajnie mi się tego używało i bardzo chętnie bym do tego wróciła. Także jak będę sobie coś zamawiała przez internet, to myślę, że się skuszę, bo naprawdę ekstra produkt. I przede wszystkim właśnie chciałam powiedzieć, że on jest taki, to jest w ogóle botaniczna odżywka, tak. On jest taki mega delikatny w zapachu, a w zasadzie to ja nie wiem, czy on tak stricte czymś pachnie. Ale w sensie, wiecie, chodzi o to, że czasem te kosmetyki, zwłaszcza fryzjerskie na przykład, są bardzo mocno perfumowane i to jest jakby czasem fajne, a czasem niekoniecznie. Przejdźmy do wystawki z Only Bio. Poprzednio jak nagrywaliśmy Denko, mówiłam wam, że nie mam zielonego pojęcia, czy te odżywki coś robią i poniekąd to podtrzymuję. W sensie ta na pewno robi, bo jest fioletowa, więc ochładza kolor włosów. Mam już drugą pod prysznicem, powoli się zużywa, ale powiem wam, że odkryłam, jednak postanowiłam przyjrzeć się trochę tym odżywkom i tym, jak działają na moje włosy. I odkryłam, że przy moich włosach, które są tlenione, więc są trochę od tego rozjaśnienia przesuszone, sprawdza mi się bardzo fajnie wszystko, co w efektach ma niby
jak to się mówi? Nawilżenie włosów. Wszystko, co jest takie właśnie nawilżające, jest bardzo spoko. Nie wiem, czy akurat mam tutaj coś takiego. Poczekajcie. Na włosy szorstkie, nieprzyjemne w dotyku. Włosy są wygładzone, nawilżone i błyszczące. Nawet nie wiem, czy nie mam tego właśnie w dużej wersji. A w ogóle patrzcie, jaka byłam dokładna, jak to zużywałam. Przeprowadziłam sobie taki test. Chciałam sprawdzić, czy jak wiecie, wydenkuję to i rozetnę, to okaże się, że faktycznie w środku nic nie ma. I powiem wam, że bardzo fajnie działają te tubki. W sensie takim, naprawdę całość produktu się wyślizguje z opakowanka. Także mega fajnie. Fajne. To było na włosy lśniące. Coś jeszcze powinno być. O, to! Włosy stają się nawilżone, miękkie w dotyku i naprawdę jak używam tych odżywek, mam wrażenie, że moje włosy są nawilżone i bardziej gładkie. W sensie, wiecie, ja mam, no właśnie, dzisiaj używałam czegoś innego. Używałam odżywki takiej, którą się nakłada od nasady i ona ma pobudzić nasze włosy do tego, żeby rosły. Nie ma takich tych właściwości nawilżająco-wygładzających. I powiem wam, że czuję to. Czuję, że moje włosy są trochę takie szorstkie. A jak używam sobie właśnie takich tych produktów, które mają te włosy nawilżać, one są po prostu tak przyjemnie gładkie, że ja mogę po prostu tylko siedzieć i tak się miziać i miziać i to jest super. Także nie za dużo zaobserwowałam, ale jednak zawsze coś i teraz już zwracam na to uwagę, jak kupuję sobie teraz kolejne odżywki, to patrzę, czy włosy po nich są nawilżone i te produkty mi się zdecydowanie sprawdzają. Dobra, lecimy dalej. Obok mnie kolejne pojemniki, ale zanim do nich przejdziemy, to jeszcze chciałam powiedzieć, że umknęło mi. Tutaj miałam odżywkę z Body Shopu i ona miała być taka intensywnie naprawcza. Tutaj było te Shea i miałam wrażenie, że ona też mi nawilżała włosy. Nie wiem, czy takie są jej właściwości, ale w sensie, no te moje włosy, jakie używałam, były bardzo fajnie gładkie. Także gdyby ktoś był zainteresowany, to tak to wygląda. To już jest chyba ta nowa wersja buteleczki, bo oni ostatnio zmieniali design tych swoich opakowań. I wcześniej mi umknęło, jak już byliśmy przy rzeczach do kąpieli. Tutaj mam trzy peelingi. Z tych wszystkich trzech najbardziej spodobał mi się ten. Jakby już nie chodzi o to, że on jest z Ritualsa, tylko chodzi o to, jakie on ma drobinki. Jest, ma takie jakieś grube ziarenka, tutaj jest niby, nie wiem, white tea i coś tam jeszcze, ale on jest taki trochę ostry. Ja lubię takie peelingi, w sensie jak robię peeling, to lubię, jak czuję, że tą skórę szoruję i że ona mi się serio ściera, także to mi się sprawdziło najbardziej. Tutaj mam dwie propozycje, które były cukrowe. Jedna to jest Body Shop, ta róża. Drugie to jest, jak to się nazywa? Yasumi. To do tego salonu chodziłam na zabiegi, które mogliście wcześniej oglądać. No i właśnie, te peelingi były cukrowe. One nie były złe, natomiast ja bardzo lubię taki ten efekt, jaki wam dają, nie wiem, pestki moreli właśnie w peelingach, czy tego typu rzeczy, czy ziarenka ryżu. To było bardzo fajne, bardzo ładnie pachniało, natomiast ja jestem po prostu fanką innego typu produktów, właśnie takiego. I żeby nie było, że jestem gołosłowna, słuchajcie, ja wszystko odkładam do wora ze śmieciami, potem zobaczycie, jak to wygląda w kupie. No a tutaj mam takie produkty, słuchajcie, pierwszej potrzeby. Pasta, my używamy tej z Elmexa, bo tak nam po prostu polecił dentysta. Jeszcze używamy Colgate Durafata, ale Andrzej miał ją skończyć i jej nie wykańcza. Więc nie mam jak wam jej pokazać, prawda Andrzeju? Z nowej wyciska się łatwo. No właśnie. Jak jest ciężko, to zostawiam tą pastę, żeby Andrzej ją docisnął do końca, ale Andrzej ma ostatnio lenia i jemu też się nie chce wyciskać. Także tak. Może brakuje mi słowa mydła do rąk. Pianki są świetne. Wcześniej wam je pokazywałam. Jest jeszcze zapach coli chyba, czy czegoś takiego. To są te dziecięce? Tak, to jest pianka dziecięca. To Andrzej jakie znalazł? Nie wiem, nieprawda. W sensie tak, ale to jest półprawda. Kiedyś nam pokazała te produkty mama Andrzeja. Tak było, Andrzejku? Tak. I to były produkty w wersji dla dorosłych. I nie wiedzieć dlaczego wycofali je. W sensie ja już ich w żadnym Lidlu nie mogę spotkać. I Andrzej wyczaił, że dalej są pianki, tylko teraz o takich dziecięcym, o takim dziecięcym designie i o dziecięcych zapachach. Także uwielbiam to. To też jest mydło z Lidla. Słuchajcie, ono jest tak beznadziejne, jak się masz po prostu.
ekstra w ogóle, że kupiłam dwa, nie? Bo dalej się z nim męczę. Drugie takie stoi w łazience. No ale była promocja, więc wzięłam. Bo jak się kupowało dwa, to było taniej. W sensie ono pachnie przepięknie, no bo właśnie to jest zapach granata. Ale jest totalnie rzadkie i jak sobie je psikacie, to się to mega rozlewa. Potem z tego dzióbka to wycieka, wróci wam umywalkę. O Boże, co za gówno! W sensie te pudełko jest totalnie beznadziejne, a te mydło jest takie właśnie... Trochę powiedziałabym przeciętne, no bo pieni się, pachnie ładnie, ale w moim odczuciu jest o beznadziejnej konsystencji. Totalnie tego nie polecam, chyba że chcecie się wkurzać, że macie całą umywalkę zalaną mydłem. To wtedy jest to produkt dla was. Mydło, które oczywiście pokochałam, to mydło z Ritualsa. Było bardzo fajne, gęste, miało też bardzo ładny zapach, no bo właśnie seria Ying. Bardzo eleganckie jest to opakowanie, więc kto wie, czy zaraz go sobie nie umyję i nie przeleję tego brzydkiego mydła do tego, bo to ma przynajmniej fajną, jak to się nazywa? No dziówek ma fajny, w sensie nie cieknie z tego tak chamsko jak z tego. Także możliwe, że to pudełko ze mną zostanie. No antyperspiranty nic odkrywczego, ja używam tych Lady Speed Stick i one są, to są te takie żelowe, a nie że typowe sztyfty. I rzecz, którą bardzo lubię do czyszczenia kuchni i tak naprawdę wielu innych rzeczy, to jest produkt, który jest w ogóle taki wyprodukowany specjalnie dla Biedronka. To jest akurat wersja ta do tłuszczu. Mamy jeszcze tą odkamieniającą. Ta od wybielania jest straszna, gdyby ktoś się zastanawiał. Jest to bardzo dusząca w zapachu. Działa, ale jest straszna. I bez rękawiczek tego nie używajcie. A też powiem wam, że pierwszy raz mi się tak zdarzyło właśnie, że w tej wersji wybielającej popsuło nam się to ten tusiek. W sensie pompuje i nie leci. Także tak. Rzeczy z Biedronki, takie te, w sensie chemie, są naprawdę bardzo spoko. Ale dobrze, lecimy dalej. Tym razem otoczyłam się produktami do szeroko pojętej pielęgnacji i tak szybko sobie je obskoczmy, bo tutaj co nieco mogę wam powiedzieć. Tutaj mam klasyk do demakijażu z Eveliny Kosmetycznej. To jest ich płyn micelarny, bardzo fajny, ten polecam. To kupiłam, słuchajcie, na wyjazd do Dubaju, jest totalnie beznadziejne. Ziaja, też taki właśnie mini płyn, nie kupujcie tego, szkoda nawet tych 5 zł. To było ekstra. To jest produkt do demakijażu oczu i on naprawdę tych oczu wam nie podrażnia. Możecie jakby bez większych oporów tutaj sobie wokół oczu miziać i gwarantuję, że nic nie powinno was szczypać. To jest produkt, w zasadzie też niby pod prysznic, ale go nie używam pod prysznic. Klasyczny olejek pod prysznic z Isany. Ja go używam do tego, żeby myć moje gąbki i pędzelki. W którymś z filmów na pewno to widzieliście. Tu mam produkt, który mi się do końca nie sprawdza. Ale jak widzicie, zdękowałam go. To jest produkt z Body Shopu, witamina E. To jest, słuchajcie, żel do mycia twarzy. Ja mam wrażenie, że te produkty z Body Shopu z serii właśnie z witaminą E, że one nie działają na moją skórę dobrze. Jeszcze muszę sobie to znowu przetestować, ale mam wrażenie, że te produkty mnie zapychają. Natomiast jest to w konsystencji dosyć tłustawe. Więc używałam tego też do zmywania makijażu często. Moje ukochane pianki z Sorai, naprawdę, słuchajcie, kocham te pianeczki. W ogóle bardzo lubię Sorai i produkty Sorai, Bielendę, w sumie to jest jedno i to samo. Naprawdę mają ekstra rzeczy. Tutaj taki mini makeup remover gel, to jest, słuchajcie, próbeczka, którą miałam kiedyś właśnie w kalendarzu adwentowym, zabrałam to gdzieś ze sobą i bardzo fajnie mi się sprawdziło. Tutaj dwa produkty, które bardzo lubię, oba naprawdę. Myślę, że też lubię je właśnie za to, że są bardzo wygodne w użyciu. Ten ma pompkę, tutaj mamy tonik, który ma takie właściwości, powiedzmy, antytrądzikowe, a tutaj mamy piankę, nie piankę, mgiełkę do twarzy. Ona też tonizuje buzię. Ona, tutaj mam wersję z probiotykami i prebiotykami. No i właśnie bardzo fajne jest to, że ten rozpylacz tak sprytnie działa i taką ładną, równomierną mgiełkę wam robi. Tak, tutaj mam, słuchajcie, aż jedną maseczkę do twarzy. Zapominam, jak się maseczkuje, żeby te papierki wam zostawiać, żeby je pokazać. Tutaj miałam witaminę E, zużyłam, to mnie akurat właśnie nie zapchało.
Więc nie wiem, czy moja teoria jest słuszna, czy to po prostu konsystencja tego, przez to, że jest taka mocno tłusta, mi przeszkadza. Ale ogólnie maseczki w płachcie z Body Shopu daje okejkę. Tak ogólnie rzecz biorąc, bo są, wydaje mi się, że wszystkie fajne. Tutaj krem, słuchajcie, który kocham i specjalnie dla tego kremu robiłam zamówienie z Apis, między innymi. I się okazało, że zamówiłam jeden krem. Czajcie, trzeba być dzbanem po prostu, mną trzeba być, żeby zrobić coś takiego. I teraz zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że zmieniła się etykieta, bo właściwości w zasadzie kremu, który mam teraz w domu, są bardzo podobne. Czy o co chodzi, ale to jest krem z tej samej serii, z której był ten duży tonik z pompką. On faktycznie ma takie działanie trochę, powiedziałabym, też matujące. Ekstra mi się sprawdzał pod makijaż. To jest krem, taki klasyk z Apisu, bardzo szeroko polecany. Ja uważam, że nie jest taki wybitny, nie do końca mi się ten krem sprawdza. On jest niby ekstremalnie nawilżający, ja tam do końca tego ekstremalnego nawilżenia nie widzę. Jest faktycznie lekki, bo jest taki hydrożelowy, ale powiem wam, że niektóre podkłady mi się na nim rolowały. Nie do końca mi odpowiadała, w sensie hydrożelowe konsystencje lubię, ale nie do końca mi odpowiadała formuła stricte tego kremu. Ja bym się aż tak nim nie zachwycała. Miałam te kremy dwa, to jest już drugie opakowanie, zużyłam, więcej na pewno go nie kupię. Tutaj taki mini krem, ciężko cokolwiek mi o nim powiedzieć, bo naprawdę jest mini. Jak widzicie, to jest taka niewielka tubeczka. Zużyłam, miał bardzo ładny zapach, zresztą pewnie opakowanie dalej pasuje. Tak, miał bardzo ładny zapach. Jak on miał mieć właściwości, przyznaję się, że nawet już nie pamiętam. To jest tylko, żeby aplikować to rano na szyję, dekolt, no i buzię oczywiście. Był, na pewno miał bardzo fajną konsystencję z tego, co kojarzę, bo on właśnie miał być żelowy i żelowy był. Dobra, idźmy dalej. Produkty, powiedziałabym, teraz na to takiej codziennej potrzeby. Krem SPF, on jest prawie pełny, słuchajcie. Obiecywałam sobie, że jakoś go zużyję, ale on jest tak beznadziejny, że no nie chcę się męczyć. Nie ma co po prostu. W sensie jest taki strasznie, nie wiem, czy to będzie widać na te ręce. Jest strasznie tłusty, słuchajcie. Jak smarowałam sobie nim buzię, on taki jest... No właśnie, taki lepki, się trochę marzy, bym powiedziała. Przede wszystkim był tłusty i moja buzia świeciła się po tym, jak psu jajeczka. Także jakby nie fajnie, makijaż też mi się słabo na tym trzymał, dlatego że to było chyba po prostu za tłuste. Tego wam totalnie nie polecam, dla mnie to jest no maksymalny po prostu bubel. Tutaj dwa produkty do ciała, oba bardzo fajne, to już jest kwestia tego, którą markę bardziej lubicie, tak sądzę, jeżeli chodzi o wybór filtra. Kolestyna i Nivea, super Nivea, wiadomo, pachnie Niveą. Więc jeżeli ktoś lubi ten zapach, to tutaj mogę polecić właśnie jedno i drugie. I rzecz, której zużywam bardzo dużo. Bardzo długi czas zużywałam, no właśnie nie wiem jak wam pokazać. Zużywałam taką tubę z Apisu, tutaj może gdzieś pojawi się jej zdjęcie. I fajny był ten krem, natomiast te tuby mają to do siebie, że mimo że mają pompki, to te pompki się psują i potem bardzo ciężko jest to wykończyć. Andrzej też teraz na to cierpi, więc tak jak są takie te słoiczki na przyprawy, to potem rozcinamy ten pojemnik i przelewamy resztki do tego słoiczka. No i trzymamy w słoiczku resztki tych kremów Apisowych. Tutaj mam dwa produkty z Ritualsa i jeden produkt... Nawet nie wiem, co to za firma, szczerze mówiąc. Sąsiedzi nam to przywieźli. Jak byli na wakacjach w Bułgarii, to dostaliśmy tutaj to od nich. Rusza też ładna. Ta, powiedziałabym, z Body Shopu pachnie trochę ładniej niż to. Ale w dalszym ciągu nie był to taki zapach starszej pani, więc daję okejkę. A jeżeli chodzi o te kremy, słuchajcie, one są z Ritualsa i wydawałoby się, że skoro to jest jedna firma, to te kremy będą takie same, ale słuchajcie, nic bardziej mylnego. Nie jestem w stanie wam tego zaprezentować na tych dwóch produktach, ale przyniosłam sobie moje pomocnicze kremy gdzieś o tu, żeby wam zaprezentować, o co chodzi. Ojku, no to jest ekstra gęste, a to z kolei... Jest takie ładnie lejące. No i właśnie, to schowam, bo to jeszcze mam. Ale chciałam wam pokazać, że ten produkt,
ten czerwony. Jest coś mniej więcej właśnie jak coś takiego. On jest taki delikatny, bardzo szybko się wchłania, taki aksamitny, no i przede wszystkim lejący. A to, tego już nie kupicie na stronie. Chyba, chociaż na stronie outletu wydaje mi się, że seria DAO jeszcze istnieje. Ją chyba właśnie ten Ying teraz zastąpił troszeczkę. I ten krem był taki ultra nawilżający i bardzo gęsty. Powiem wam, że coś takiego jest strasznie w ogóle ciężko, widzicie? Wycisnąć stópki, to jest taka pasta niemalże. Ale to są naprawdę świetne kremy i może wam to potwierdzić Andrzej, który czasem jesienią, jak wyjdzie na motocykl, to potem cierpi na wysuszone ręce. I to były kremy, które go ratowały. Prawda, Andrzejku? Tak było. Tak. Dobra, zmienimy kategorię, a ja w międzyczasie jeszcze umyję tą rękę. No i zbliżamy się już do końca, w zasadzie to już kończymy tak naprawdę. Tutaj mam kosmetyki kolorowe, pokażę wam pudry, które ostatnio zużyłam. Puder z Lovely, on słuchajcie smakuje. Dobrze powiedziałam, pachnie, ale też smakuje, bo jak mam być szczera, to wzięłam go sobie na palce, żeby go liznąć. Smakuje jak budyń. Nie wiem, o co chodzi z tym pudrem, ale on naprawdę smakuje jak budyń, a tutaj zwykły drugi puder z Art Deco. Ja powiem wam, że spoko jest to, że kupujecie sobie takie pudełeczko, a potem możecie kupować takie po prostu dosypki. Nie trzeba kupować go z tym puszkiem. I to po prostu wychodzi taniej. W tym denerwowało mnie to, że on tutaj nie ma nic w środku i strasznie się jakby wysypywał. W sensie, że wiecie, o co chodzi? Nie ma takiego, tej siateczki takiej, która by trochę wysypywanie powstrzymywała. I trochę mnie to denerwowało. Mój ukochany po prostu bronzer. To jest Kobo kolor Sahara Sand. Klasyk. Klasyk. To jest po prostu tak, to jest tak stary produkt. Ale ja go kocham niezmiernie. O, właśnie... Trochę mi się wsypało, ale naprawdę on po prostu zdękowany jest tak, jak się tylko dało. Zostało minimalnie w rogach, bo już pędzlem nie byłam w stanie tego wygrzewać. Zużyłam cały, bardzo ten produkt lubię. To, kurde, o co chodzi? No po prostu jaki to jest pek. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że to jest róż z Belle, hypoallergenic, który bardzo lubiłam, ale który wziął i umarł, jak spadł z pralki. I tak, ja nie umiem ratować produktów, które się rozbiją, więc one po prostu no, umierają i muszę się z nimi pożegnać. To był kolor 01. Powiem wam, że szukałam tego produktu i nie znalazłam go. Wydaje mi się, że ten konkretny, ta konkretna seria już nie jest produkowana. Jak zobaczycie na tym biednym stole, te produkty, ten produkt był matowy. Teraz jak szukałam sobie podobnego odcienia, to znalazłam, ale on jest jednocześnie trochę rozświetlający. Bardzo się starałam, żeby znaleźć coś, co będzie matowe, ale przysięgam wam, że jak byłam w Rossmanie, to każdy jeden róż, który macałam, był lekko błyszczący. Także szkoda, że tak skończył, ale tak się zdarza. Tutaj produkt, który też... zagościł w moim serduszku na dłużej, mam kolejne dwa opakowania. W domu to jest też Lovely, to jest rozświetlacz, ten taki ich klasyk, można by powiedzieć, w wersji złotej. No i osobiście uważam, że co to jest? Ewelina. Ewelina kosmetyczna ma najlepsze dusze do rzęs. One są tanie, one są dobre, ja bardzo lubię te silikonowe szczoteczki. I mój ukochany Carmex. To jest akurat zapach mango, czy tam smak mango. Ogólnie bardzo lubię te konkretne właśnie pomadki, bo one bardzo ładnie nawilżają mi usta. Dają też takie uczucie chłodku na ustach. Także bardzo fajnie. No i zapachy. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku może będzie ich więcej, bo jak widzicie tutaj mi się wypalają świece. Już połowy świecy nie ma, ale o tym kiedy indziej. No i właśnie, taki... świeca też jest o takim zapachu. Tutaj mam taką mgiełkę, która jest takim perfumem do domu, można powiedzieć. No po prostu takie sikadło zapachowe. Bardzo fajny produkt, mleko ryżowe i kwiat wisi. Bardzo fajna sprawa. Powiem wam, że tak jak my mamy nieduże mieszkanie, wystarczyło psiknąć 2-3 razy i jakby to już było enough. Już było bardzo mocno czuć w całym domu. Tutaj mam świeczkę, ale jak ona pachnie, nie mam zielonego pojęcia, bo nie wiem, co tu się wydarzyło. Ale wydarzyło się coś nieszczęśliwego.
I jakoś mi się to starło. O, a propos nieszczęść. Jeszcze używałam bardzo fajnej mygiełki do twarzy z Body Shopu, tylko Andrzej stwierdził, że wykorzysta sobie to psikadełko i zalał je wrzątkiem, bo chciał je wyparzyć. No i zgadnijcie, co się stało. No. Także nie jestem w stanie wam pokazać, o który produkt mi chodzi. W sensie nie mam buteleczki, tutaj pojawi się jego zdjęcie gdzieś po mojej którejś stronie, Andrzej wam to wklei. W ramach zadośćuczynienia Andrzeju. Ale ta mygiełka była bardzo fajna, miała taki właśnie fajny, cytrusowy zapach. Czy była rozjaśniająca? Wydaje mi się, że miała być. Ja tego chyba aż tak nie widziałam, ale naprawdę bardzo fajnie tonizowała skórę. No i właśnie ten zapach był taki przyjemny. No i ostatnia rzecz, jak już jesteśmy przy zapachach. Ojejku, kocham ten zapach. Jakby ktoś kiedyś chciał mi kupić prezent, mężu drogi, to przyjmuję w każdej ilości. Armani Perfumy C w wersji Passion. Uwielbiam, w ogóle nie wiem o co chodzi, ale lubię perfumy od Armaniego. Już jestem na wykończeniu kolejnych, więc w kolejnym filmie będzie też Armani. To jest akurat właśnie C, powiem wam, że bardzo lubię ten zapach. O, dalej pachnie zakrętka. Jest bardzo, powiedziałabym, słodki. Nie znam się na zapachach, nie mam zielonego pojęcia, jakie ma nuty, ale powiem wam, że raz zdarzyło mi się te perfumy stłuc. I Andrzej myślał, że coś mi się stało, bo siedziałam w kuchni i płakałam. Płakałam nad tą rozlaną butelką. Całe szczęście Mikołaj potem przyniósł mi. Dziękuję, mamo. Kolejne opakowanie tych perfum i świat wrócił na swoje tory. Uwielbiam ten zapach. Nie wiem, co takiego ma w sobie. W ogóle mam tak, że zapachy Armaniego lubię. Mam tych zapachów kilka, w sensie podobają mi się te jeszcze są fajne właśnie Acqua di Gio, a Andrzej używa Acqua di Gio, męskiego zapachu. Także jakiś mamy taki, nie wiem, jakieś takie przywiązanie zapachowe czujemy do Giorgia. Ale ogromnie wam ten zapach polecam. Jeżeli lubicie słodkie zapachy, bardzo fajne na jesień, zimę, bo na lato chyba trochę za mocny. Ale tak, polecajka na maksa. I pamiętajcie, że perfum nie opłaca się kupować w tych małych pojemnościach, jak już kupujecie to te duże, bo nie ma sensu kupować tych malutkich. I to byłoby tyle. Muszę teraz posprzątać, bo za chwilę mamy gości. Także dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i przede wszystkim dajcie znać, czy znacie któreś z tych produktów, które pokazałam. Czy może coś wam się sprawdziło, albo nie sprawdziło. Bardzo chętnie poczytam o waszych zachwytach i o waszych bublach. Także tak, czekam w sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że ktoś postanowi ze mną porozmawiać. Będzie mi bardzo miło, bo w tych komentarzach często jest bieda. Błagam, odezwijcie się do mnie. No, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie.